Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie, po raz drugi ze świata owadów. Dzisiaj kontynuuję kolejny scenariusz, a właściwie kolejny, scenariusz z poprzedniego odcinka z rollercoastera trójeczki. Co musimy zrobić? Pamiętacie pewnie dobrze, muszę w tej chwili postarać się o menedżera. Zakończyłem poprzedni odcinek tradycyjnie na asystencie. Tym razem muszę jeszcze coś nowego tutaj postawić, jakieś kolejki na pewno się przydadzą, a właściwie przejażdżki, no kolejki to jest takie dziwne słowo tutaj, po prostu atrakcje takie typowe, nie będące sklepami, takie atrakcje wydaje mi się, że tutaj powinny mi zapewnić zarówno gości, no jak i zyski, rzecz naturalna i chyba tutaj nie muszę nikogo przekonywać. W tej chwili jak wyglądają zyski z atrakcji, no tak sobie, nie wiem dlaczego nie mogą dotrzeć do domu też strusie, ale dobra, w każdym razie z tymi strusiami chyba niedługo nawet będziemy mogli skończyć, bo już w tej chwili osiągnąłem ten wymagany licznik na menedżera, a na potentata tam to też się nabije w międzyczasie, więc naprawdę tutaj z tymi strusiami myślę, że już niedługo ta przygoda się będzie mogła zakończyć. No dobra, ja kończę gadać, zaczynam robić coś jeszcze małego. No mówię, dzisiaj w tym odcinku, jak i w poprzednim odcinku, w ogóle w tym scenariuszu jednak zajmę się tymi małymi atrakcjami i pokażę wam, że dzięki nim bardzo tutaj prosto będzie po prostu wygrać, można powiedzieć, ten scenariusz. Okej, coś takiego, bo tego chyba jeszcze nie widziałem. To jest nowinka, tego nie widziałem, naprawdę. Słuchajcie, chwila. Ojej, zawsze to robię. Okej, zróbmy sobie taką ścieżkę. Zróbmy to dzisiaj tak ładnie. Patrzcie to. Wielu gości jest spragnionych. No właśnie, to był trochę niewypał. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to pamiętacie, że no nie do końca się spodobał chyba ten mój krokodylek, który miał tutaj pięknie sprzedawać i zachęcać do kupna napojów, więc damy zwykłą tutaj zwykłe miejsce do sprzedaży tego typu rzeczy. Pięknie. Żaden mechanik nie może dotrzeć. W ogóle mamy jakiegoś mechanika? On chyba sobie w międzyczasie wziął urlop taki na zawsze, więc warto jednak zadbać o tego mechanika. Drugiego też tam dorzucę. Kurde, ja nie wiem, czy ja im nie płaciłem, czy co, że oni odchodzą sobie tak sami z siebie. Naprawdę dziwne. Okej, tutaj jeszcze jednego dozorcy dowalę, bo jednak tych strusi tam się, powiem szczerze, namnożyło co niemiara. I co ja teraz biedny mam z nim począć? Nie mam pojęcia. Okej, poziom ich zdrowia jest no jak najbardziej satysfakcjonujący. Z tym tutaj nie ma problemów. Już odrobiłem, słuchajcie, lekcję i wiem mniej więcej w jaki sposób to kontrolować, także spokojnie. Dobra, ja miałem postawić tutaj atrakcję. Zatem taką alejeczkę sobie przygotowałem. Kolejna jakaś taka mniej lub bardziej sensowna atrakcja. Wahadła gromu. Coś takiego, bo tego jeszcze nie widziałem. Na tym sobie zobaczę, jak to wygląda w środku, powiem wam. Ja bym coś takiego sobie obczaił. Oho. Oho, musimy wziąć kredycik. Ale w tej chwili już to oprocentowanie nie jest takie straszne, jak było, bo widzieliście, to było prawie 20%. Takie, kurcze, beznadziejne oprocentowanie. W tej chwili już wygląda to lepiej. Dobra. Pach, pach. Kolejne. Dobra, pięknie. Dwa i pół. To powinna być godna zapłata za to. No i okej, teraz tylko czekać na te zyski, chociaż, no nie wiem. Bilety na te przejażdżki tak sobie się sprzedają, powiem wam. Różnie to wygląda w każdym miesiącu. Na potentata będę musiał nieźle tutaj naprawdę wykoksić, jeśli o to chodzi. No ale gości też, dobra, teraz mam więcej gości, co oczywiście powinno przynajmniej teoretycznie pomóc mi w szybszym zdobyciu kasy. Dobra, dwupłatowe, coś większego tym razem. Coś konkretniejszego, coś większego, coś co tutaj mi odmieni mój park. Nie, no bez przesady, nie odmieni, ale... Ale będzie na pewno to ciekawiej wszystko wyglądało. Tutaj pach, pach. Ciekawie wyglądało, no i na pewno ktoś sobie na to pójdzie. Kolejne jakieś tam 20, powiedzmy, gości, kolejnych 20 gości nowych zawita
do tegoż parku. Nie wiem, dlaczego ten scenariusz nazywa się Świat Owadów. To ma chyba tylko związek z tym, że te jakieś owady plastikowe zostały wrzucone, ale tak naprawdę o co im z tym chodziło? Nie mam pojęcia. Okej, czy tutaj jest za drogo? Nie, jest deszcz, pada deszcz i to jest smutna wiadomość, można powiedzieć, bo no nie chcą za bardzo, to tym na pewno dobrze wiecie, nie chcą za bardzo w czasie deszczu chodzić na atrakcje różne. Okej, a strusie cały czas się mnożą, coraz większe te gromady ich są. Ciekawie to wygląda. To działa? Podobno tak. Naprawdę warto. O tak warto, to czemu was tu jeszcze nie ma? Dobra, czy to jest pełne? Czy to tak wygląda, jakby ludzie jednak... Jakby jednak więcej ludzi chciało z tego korzystać? Chyba tak, chyba im dostawię po prostu kolejny pomost. To otworzymy, pięknie. Otrzymałem wyróżnienie. Fajna sprawa, no ale tutaj jeszcze jakaś kolejna atrakcja, powiem wam, musi stanąć jednak. To miejsce jest wolne, szkoda by tego nie wykorzystać. Co tu jeszcze mamy? Zapętlona pętla. Coś takiego. Jakby to obrócić. Nie, to jeszcze gorzej wygląda. Jak widzicie, mogę sobie naprawdę zbudować wszędzie to. No ale po co? Po co aż tak wielki ten park robić? Nie ma aż takiej potrzeby chyba. Okej. Ile kasy? Trochę więcej. Niepotrzebnie, dobra. Ja cały czas spłacę te pożyczki, po prostu nie lubię. Dobrze wiecie, nie lubię na nich tak naprawdę grać. To tylko są później problemy i średnio mi się to później podoba. Aha, no nie z tej strony. Kurczę, odwrotnie zrobiłem. Nie tak chciałem zrobić. Dobra. Okej, to jest kolejna atrakcja, która może już tutaj ruszyć. 2,50, no to jest taka standardowa cena ostatnio. Nie chce mi się, tak jak mówiłem już wielokrotnie, nie chce mi się kombinować. Nie chce mi się wymyślać cen. Jak wyglądają teraz zarobki, jeśli chodzi o bilety na przejażdżki? Ciut lepiej, ale cały czas jest daleko od tego ideału, jaki mam przekroczyć. Jaki mam osiągnąć, może tak. No bo to się chyba nie liczy jako przejażdżka i to jest pewien problem, bo to się liczy jako, no właśnie, bilet wstępu na pomost obserwacyjny. No tak, taka kategoria osobna tutaj jest odnośnie tego. Tu też jakiegoś szalonego zainteresowania to nie ma. To mnie rozważa, ta wężowa zjeżdżalnia naprawdę. Powiem wam szczerze, no cały czas cieszę się zainteresowaniem, wiadomo, na tym się zarobić wielce nie da, ale zawsze jednak tych paru gości stoi w tej kolejeczce i gdzieś tam jest szansa, że później jeszcze z czegoś skorzystają i że będą jakieś zarobki fajne. Okej, widzę, że już w marcu to całkiem niezłe pieniądze tutaj zdobyłem. Prawie 500, więc jest progres. Może mały, ale jednak jest. Tutaj jakie tłumy walą. Ojej, tu trzeba chyba więcej dać za to. Dobra, trochę słuchajcie, się pobawię chyba z cenami, bo wydaje mi się, że po prostu na tym można było troszeczkę zarobić. Trzy i pół. To da więcej. Nie no. 3,5 to powinna być jeszcze dość godna cena. O kurczę, ale szybko dojrzały wam powiem te strusie. Zresztą pewnie z 2 lata minęły. I teraz już mam więcej tych dorosłych osobników, już mniej młodych. Zobaczmy, jak w ogóle z ich zdrowiem wygląda, bo ich tam naprawdę jest dużo. Ja tam nie doglądałem ich. Ale cały czas widzę, że nie ma akurat z tym problemów. Okej, czy tu ktoś się skarżył na to, że jest drogo? No nikt się nie skarżył, że jest drogo, więc może być jeszcze drożej.
Dobra, tutaj się nikt nie skarży, tutaj jeszcze więcej. Ile osób z tego może skorzystać? Tylko 6 osób. Kurczę, trochę słabo, trochę słabo. Ja tutaj tak patrzyłem, ale kolejka. A tu się okazuje, że wcale tak różowo to nie wygląda. Okej, czekamy teraz na gości w parku. Zaraz menedżer powinien być już osiągnięty. Co ten koleś tak stoi? Nie wiem. Brodzący prompt. Coś tutaj małego takiego, żeby... o właśnie, wypełnić te luki. One są całkowicie niepotrzebne, więc ja sobie wypełnię. Okej. Tak jest. Dobra, brodzący prom 16 osób aż może pomieścić. Wow. Szaleństwo po prostu. 2,7. Sprawdźmy, sprawdźmy. A widzicie, tak naciągam tych ludzi wychodzących z tej atrakcji, żeby weszli, wejść na brodzący prom. Ktoś tam wszedł, ale akurat nie stamtąd. Okej. Jeszcze paru gości, no i będę miał tego menedżera i będziemy mogli się umieć. Tak jest, właśnie, o potentata wygrałem premię do oceny parku. Kurde, jaka premia do oceny parku? Ojeny, ale dobra sprawa. Czyli teraz brakuje mi tylko gości w parku i brakuje mi miesięcznego zysku z kolejek, ale zyski z kolejek wyglądają już całkiem nieźle. Chociaż widzę, że tylko w kwietniu tak się jakoś trafiło, że były one naprawdę, naprawdę fajne. Wydaje mi się, że przy każdej kolejce jednak można to troszeczkę poprawić. Teraz to naprawdę nie będzie problem. Czas jest. Widzę, że akurat w tym scenariuszu dość dobrze płacą za moje usługi tutaj w goście. Okej. Za to ile dacie? Kurde, za takie małe pierdółka tyle płacić? Ja nie wiem, nie rozumiem tej gry, naprawdę. Okej, spłaćmy te 2 miliony. 2 miliony, 2 tysiące. A nie, nie pójdę tam w czasie deszczu, czyli 4,5 jest dobre. W sumie nie ma tutaj za dużo jakichś takich typowo krytych atrakcji. No to w sumie jest taką, no to i tak jest kolejka, więc ludzie średnio chcą na to chodzić. W czasie deszczu... No nie ma czego za bardzo robić w sumie tutaj. Okej. Liczba gości. No cały czas gości brak. Cały czas ich tutaj gdzieś brakuje. Co by tu jeszcze można było, słuchajcie, postawić? Podniemne plaskajło. Coś takiego. Coś takiego powinno tutaj się fajnie, myślę, wkomponować. Może nie z tej strony. Kurczę, wywaliłem te skorpiony, ale chyba jednak z tej strony coś jeszcze powstanie. Może tu. Dobra, czekam na tę kasę. Postawimy to. Kolejne osoby powinny wpaść, kolejne osoby powinny zapłacić. I wszystko będzie się odbywało tak jak należy. Okej. No, panowie, dobra, jest kasa, można z tym startować. Kurczę, teraz naprawdę, no, trochę jest tych zróżnicowanych atrakcji. Za czwóreczkę bym to dał. No, tych 700 coś nie można przeskoczyć, widzę. Z tym jest problem. Czy za czwóreczkę ktoś na to wejdzie? Mechanik odszedł, więc chyba nie mam... Nie, mam jednego. No, ale dobra, jeszcze jeden by się przydał. Też gościa wyszkolimy. Jakiś tam jeden fachowiec musi być zawsze. 4,5. 5. Ujej, oj. Już za dużo. Dobra, 4,8. Ujej, oj, za dużo. 4,6. Jednak za dużo. 4,5. Tak jest, dobra, świetna cena. Tu też 4,5 ustawimy, zobaczymy jak to wyjdzie.
No teraz naprawdę, myślę, że warto by... Aj, chyba nie zmieszczę się. Co za pech, wam powiem. Brakowało naprawdę tej grosza, żeby w sierpniu już przekroczyć ten próg. Szkoda, szkoda. No ale teraz takie te grosiki przy wejściu zmieniają wszystko, bo decydują no, o tym, czy się zmieszczę właśnie w tym progu, czy też nie, czy przekroczę ten próg 900, czy też nie. No. Tu jak widać da się jeszcze więcej na tym zarobić. I tu coś chętnych za dużo nie ma. No tu też szalonych tłumów raczej nie widać. Dobra, tutaj piątka powinna być ok. Wydaje mi się, że za... Oj, co to jest? Za tego... za bilet na wieżę widokową wydaje mi się, że powinienem troszkę jeszcze zwiększyć cenę, bo z tego jednak ludzie też chyba dość... No chcą korzystać. Dobra, jakbym dał to za szóstkę na przykład. Jestem ciekaw, co by powiedzieli. Ja bym aż tak wyjechał, bo na tym powiem wam, że póki co kasa niezła była. Oj, oj, dlaczego niby nie ma pożywienia? Co się dzieje? Co się dzieje? Oj, 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 nie zapłacę tyle za wstęp. No nie wierzę. Dobra, 5,5. No, i już się wszystkim podoba. Dobra, o to chodzi. Kurczę, gdzie ja jestem? Dobra. Był problem ze strusiami. Strusie podobno nie mają jak się dostać. Wydaje mi się, że po prostu drugi domek by się tutaj przydał, bo już naprawdę ta gromadka tutaj jest całkiem spora. Może tutaj? Gdzieś to zmieszczę. O właśnie. Pięknie. Jak to teraz wyglądało z zyskami? Kurczę, słabo z tymi przejażdżkami. Teraz jeszcze widać deszcze jakieś padają. To już w ogóle jest masakra. Tu było naprawdę cholernie blisko. A dziwne, bo właściwie gości mam teraz naprawdę sporo. No, ale mało jakoś, widzicie, tych gości stoi w kolejkach. Nie wiem, czy to jakieś takie chwilowe, czy od czego to zależy. Może po prostu jakiegoś konkretu oczekują. No możemy jednego rollercoastera zrobić w sumie. Chaos w kopalni, to jest taki w sumie ciekawy projekt, bo... znaczy ciekawy, no może on nie jest za ciekawy, ale w jakimkolwiek scenariuszu go nie wstawicie, on naprawdę powinien się opłacić, bo jest tani, no a jednak jako, że to jest rollercoaster, no to zawsze ktoś tam wpadnie, zawsze ktoś przyjdzie, zawsze ktoś skorzysta. Okej. Nie wiem, no może są pojedyncze scenariusze, gdzie rollercoastery no nie działały, można powiedzieć, tak jak należy, gdzie faktycznie ludzie za bardzo nie chcieli korzystać z takich dobrodziejstw. No ale to były naprawdę pojedyncze przypadki. Okej. To powinno działać, musi działać, jak nie zadziała. Jak to nie będzie ściągać ludzi, to naprawdę nie wiem, co tutaj się dzieje. Zwiększymy jeszcze prędkość wiązka wciągarki, no wszystko po to, żeby, słuchajcie... No właśnie, jedną rzecz jeszcze. Wszystko po to, żeby jak najwięcej ludzi w jednym momencie mogło skorzystać z tego. To jest logiczne. Dobra, możemy tutaj jeszcze sobie sondować, ile mogą dać, a ile już nie dadzą. Kolejne strusie w ciąży, no ale to mnie średnio interesuje. Bardziej mnie interesuje to, jak się sprzedają bileciki, a nie to, czy strusie są w ciąży. 6. Ja jestem ciekaw, kto da 6.
No powiem wam, że szósteczkę dają i to mi się bardzo podoba, siódemeczka. Rollercoaster to jednak jest rollercoaster i widzę, że nie będzie chyba problemów z osiągnięciem tych 900. Jednak tutaj jakiś problem był, ale myślę, że już za momencik powinno być z tym okej. Kurde, psują się te atrakcje cały czas. Nie wiem, czy ile ja mam teraz tych maników. No jest dwóch maników, dwóch wyszkolonych. No ale dobra, tych atrakcji w sumie się narobiło, więc jeszcze jednego gdzieś tutaj upchniemy. Dobra. Dobrze, co mi tak skacze ta liczba gości? Naprawdę, niesamowicie to skacze. 7, ja się dziwię. Kto tyle za taką, za zwykłą kolejkę płaci, no naprawdę. Teraz to przekroczę? Powinno się udać, tak mi się wydaje, że się uda przekroczyć 900. Tak jest, na pewno. Także cóż, teraz będę musiał się już tylko zająć tym, żeby sprowadzić do parku kolejnych gości. Całkowity miesięczny zysk z kolejek. Aha, maj się jeszcze nie skończył, no ale widzicie, z jaką górką to się udało zrobić. Zatem teraz tylko czekam na kolejnych ludzi, ale czy tego nie da się łatwiej zrobić? Może jakaś kampania, może coś? Nie, nie za bardzo widzę, żeby była taka opcja. Okej. Tygodniowy zysk. No to wiadomo, można się bawić te wykresiki. A czy ma taki sens w tej chwili już? No chyba nie. Okej. Czyli jeszcze jedna jakaś atrakcja. Powiem wam, że coś prostego znowu powinno tutaj zdać egzamin. Tutaj różne mam projekty. Nie, coś małego. Nie będę kombinował z rollercoasterami znowuż. Przejażdżka po Odysei. Takie coś. Czy takie coś mamy? Takie coś już mamy. Dobra, nie będziemy powielać tego samego. W każdym razie, co by z tym można było dać? Słuchajcie, ja już wszystko tutaj wrzucałem. No, znowu musi oczywiście być syf w tym moim parku. To też już mam, więc nie będę też przesadzał. Czego jeszcze nie mamy? Karuzela łańcuchowa. Coś takiego też może się tutaj znaleźć. Akurat odwrotnie dałem te wejścia, wyjścia, ale niech sobie to już tak będzie. Można odpalić. No jeszcze trochę tych ludzi mi brakuje, jeszcze trochę, niech ich przyjdzie. Ja nie wiem, że ci ludzie faktycznie tak reagują. Że aż tak reagują na nową atrakcję jedną. No zobaczcie, no po prostu momentalny skok w ilości gości tak naprawdę. Dobra. Jeszcze coś małego. Drewniana dzika mysz. No, coś w tym rodzaju, coś w ten deseń. To już w ogóle jest, powiem wam, świetna atrakcja. Bo te dzikie myszy są o tyle dobre, że naprawdę mało miejsca przy okazji zajmują. Są, wiadomo, opłacalne, są tanie i w użytkowaniu, i też przy zakupie, no ale też mało miejsca zajmują, więc one właściwie do każdego scenariusza pasują idealnie. Okej, coś podobnego już w sumie mam, więc nie wiem, czy tak rad mi gości to jakoś ściągnie. Czy za to też tyle zapłacą? Pewnie też. Ale czy się przekonam w ogóle? No chyba się nie przekonam, bo już jestem prawdziwym potentatem. Dodano kolejny projekt kolejki, który to już z kolei, nawet nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co to za projekty mi dali. W każdym razie udało mi się w tym scenariuszu też ukończyć potentata. Nie był to wielki problem, jak widzieliście. Odnoszę wrażenie, że w ogóle te ostatnie scenariusze są naprawdę banalnie proste, ale cóż, ja zapraszam was na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ciekawie. Zostało bodajże 5 scenariuszy, także no, liczę na to, że tutaj w końcówce coś mocnego jeszcze dali. Także cóż, dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.